pana, ja miałam 10 lat, jak się wojna rozpoczęła. Bardzo dużo jechało ich na motorach. Wkroczyli do Sandomierza. Pierwsza rzecz to była czystka. U nas na ulicy było 3 Żydów, co mieli sklepy. Milsztaj, to był ten cały młyn, co teraz jest tam na Zawichojski, taki PZG, czy GES to był teraz. Ta Hanna i jeszcze Lejbuś był taki. Później wjechały samochodami, wieźli. Zapatrzyliśmy, bo tak one były poubierane, miały te motory takie. A nasze wojsko biedne, jak szło na front, to takie biedne chłopaki, takie było biedne ubrane, a to takie... I aż strach było patrzeć na nich. Słyszymy puch, puch, strzały, ta, puch, puch, strzały. Już byli na Zawichojski, już ich tam trochę przyjechało, to zaraz zastrzelili tych 3 Żydów. Tam, już na Zawichojskiej. Takie tabakę prowadził z tymi, z papierosami koło bramy Opatowskiej. Ten taki mały domek, co jest, to tam był taki kiosk. I jego zastrzelili, proszę pana, dwóch lekarzy. To wtedy zabili tak może 10 osób. Ten pierwszy dzień. Milbert był taki, to był doktor. To też został zabity przez Niemców. A ja jeszcze pamiętam pogrzeb Żyda Milsteina, tego naszego, co tam młyn miał. Proszę pana, to jak on umarł, to ja byłam na pogrzebie, bo chciałam zobaczyć, bo mówili tak, że Żyda to się w kustki sadza, że jak będzie na wzywany na sąd ostateczny, to pierwszy wstanie. Ale to było nieprawda. Wtedy to były tylko tych pomników żydowskich na cały tutaj, na tym podwalu, na rogu, co teraz tam mieszkali tam ludzie. Tam to był żydowski cmentarz. I jego pochowali tam. Jeszcze już na tym starym cmentarzu szykowali getto tym Żydom. To zagrodzili tutaj, jak jest ten hotel, tak prosto do tego domu narożnego, co jest. I cała ta ulica była zamknięta. Tym Żydom nie wolno już było wychodzić. Zawsze wyciągali jakiegoś Żyda. Zawsze wyciągali i zabijali, a przy tym i Polaków. Bo najpierw ogłosili głośno, żeby się wszyscy zgłosili Żydzi pod ratusz. No ale tam się coś zgłosiło, a nie wszyscy się tam poukrywali. Wywozili tych Żydów na stację, do wagonów, już były te obozy, już. Ci, co wszyscy Żydzi, to tacy, takie jakieś mundziołki takie, co na plecach miały, to. Ale żeby krzyk, piesk był tych Żydów, jak to kogoś niszczą. Nie, one jak barany szły, niemowy. I ta moja koleżanka Jadzia Kamińska mówi, chodźmy na rynek, zobaczymy, gdzie oni tak prowadzą tych Żydów. To taki stary Żyd szedł z brodą, laskę miał i taki woreczek na ramiona. Tu zimno takie było. On tak wykręcił i tak, czekajcie, wy teraz patrzycie, będziecie brać nasze kamienice, a przyjdzie czas, że będziecie wy zamiatać nasze ulice. To tyle słyszałam, jak ten Żyd krzyczał. Taka Żydówka była jeszcze jeden, pogroziła palcem i mówi tak, oj, waj. Trzęsła się, mówi, bez chleba nie mamy chleba.
No ale to każdy się bał, co nie był przygotowany. Chociaż tam były takie szmacowniki, co ten chleb gdzieś tam podrzucały tym Żydom. Tak wokoło tego ratusza, od dołu, tam aż pod tą figurkę, co tam jest, taka grupa duża tych Żydów była wokoło, z tej strony. Stoimy tak na rogu, na te Otopatowskie, jak się idzie, i ten żandarm z Niemcem wchodził z nimi do tych kamienic i wyciągali tych Żydów i wyrzucali ich z tego domu. To był taki przykry obrazek, jak szła Żydówka, miała dziecko w beciku. Ja to pamiętam, staruszka jestem do dzisiejszego dnia. Miała to dziecko zaczęło płakać, a ten żandarm szedł za nią. To popchnął ją, zastrzelił to dziecko, ta krew tak leciała. Ona strasznie zaczęła płakać tak nad tym dzieckiem i on ją zastrzelił od tyłu, upadła na to dziecko. No już idą, już jest jak ta kawiarenka, dawniej była Koza. Ależ taki był, jak ludzi tam w rynku, tak na górce, co jest ta kawiarenka. Tam był taki chłopak narzeczony, nienarzeczony mojej wujenki, bo została wdową i taki był, on Hysel się nazywał, łapał te psy, ale taki był, jak Żyd był, włosy miał takie czarne i w tym czasie, jak już ten Żyd, ten Niemiec zabił tego, tak zobaczył go, że on tam idzie z góry na dół, bo szedł do tej wujenki. Halt, kom. Jak on się zbliżał, tak zastrzelił go. Pamiętam, jak ta wujenka płakała, rzuciła się na niego. To był młody człowiek. Płakała okropnie. To proszę pana, jak szli do mostu, ja tego nie widziałam, bo dalej nie szło. Mój teść już mi opowiadał. To jak ich prowadzili tutaj od Zamkowej do góry, to taki szereg szedł i od czasu do czasu to był zabity Żyd po drodze. Stary, który nie mógł iść, czyli mu się to nie podobał, to tak i tak wszystko na rampę, na dworzec wywieźli, już były te obozy. Jak już Żydzi powychodzili z tych swoich mieszkań, pozabierali ich, to tych Niemców tam widziałam, jak się kręciły. Iluś ich tam zostało. I teraz, proszę pana, handlują tymi mieszkaniami ludzkimi. Taka grupa tych ludzi tam stoi w korytarzu, to Boczkowskich dom, taki jest ta szpitalna ulica, ta wąska taka, to jest Boczkowskich dom. To był rodzony Boczkowskich dom, to nie był po Żydach. I przypominam sobie, jak ten Niemiec powiedział, jaka cena, a pan granatowy policjant mówi, kto daje więcej? To takie były krzyki. Już ja tam dokładnie nie pamiętam, tylko pamiętam ileś tam 20, 50, ale 100. I tak, oto, już sprzedane. I jak kupił takie mieszkanie, to mógł wszystko zabrać. Wszystko pozabierał, co tam było w tym mieszkaniu. Ale Żydzi byli biedni w Sandomierzu. To tam było parę Żydów takich, tu w rynku już od ratusza. To w tych domach takich, to tam już Żydzi tam. Lekarz był, dentystka była, ale to Żydówko to bo na te wozy te szafy brały, to wszystko takie. Nawet taki Żyd miał na małym rynku,
to miał taką sieczkarnię, sprzedawał dla bydła. Jak ktoś nie miał sieczki, to kupował u niego, on tam sprzedawał to. I to, proszę pana, Niemiec sprzedał to. Także rozsprzedali Niemcy, ludzie rozkupili to wszystko i kto nie miał mieszkania, to zostawał jeszcze samo tak. Według moich wspomnień, to Żydów było więcej w cały rynek jak Polaków. Tam było paru Polaków takich rdzennych. Pan Targowski to był z pokolenia na pokolenie, bo to jego ojca jakaś rodzina później dziedziczyła to, także to była stara inteligencja. To taki pani Piętowska, tego lekarza, matka Billa, ona za Billa wyszła. To taka mała ta kamieniczka, co jeszcze w rynku, to wiem, że to była. A tak to tutaj dziecko, teraz to Zadobierz jest przepiękny, a tam to każda dziura tu była zamieszkała przez Żydów. To taki sklepik miał, a handlował. Handlował i tam oni wszystko mieli. Pamiętam, ojciec to mi kupował, takie ciepłe palto miałam kupione, buty były kupione, pantofelki do tego, do komunii miałam. Oni handlowali, że to jest stworzony do handlu, nie do roboty. To w porządku wszystko było. Nie było takie, żeby Żydzi dawniej nie było tych pociągów, na przykład do Ostrowca, to byli tacy furmani, co ich jeździli tam po pewne artykuły. Pamiętam, jak raz cały ryb wiózł Żyd, takie były duże te ryby, no i oni tym handlowali. A jeżeli chodzi o taki stosunek, to oni bardzo przychylni Żydzi byli. Bardzo przychylni byli. Tam nigdy nie słychać było, żeby gdzie kto jak. Ja byłam w żydowskim domu, to tak jak ojciec sobie kupował czapkę, to nad panem Targowskim tutaj było, obok Targowskiego ta pierwsza sień, tam na górze to była, tam Żyd był. To pamiętam, jak przymierzał, jak mu tłumaczył, że jest dobra, że jest to, że tamto. Druga sprawa, stosunek z Żydem. Ten Lejbuś, który był na Zawichońskiej, to go zastrzelili Niemcy na początku. Przed samą wojną moja babcia miała krówkę i przychodziła taka Złota się nazywała, miała dwie córki, Jęta i Auta była. To Jęta była ładna taka, a tato taka była typowa Żydówka. I ona musiała mieć takie mleko, jak przyszła, siadła prosto od krowy, nie wolno było tam tego cedzaka wziąć, nic, tylko prosto miała taką bańkę, tam 2-3 litry, czy tam ileś brała. To takie Żydki latały po ulicy i mówię, czekaj, to się mówi, złapiemy na macę, bo my na takie dzieci to na macę łapiemy. To ja się strasznie bałam tego. Ale to była wcale, to tylko była taka jakaś jakby legenda, że, bo ja wiem, jak mnie babcia też straszyła. Nie chodź, bo cię Żyd złapi, albo nie chodź sama w tym, na pole, bo południca chodzi, że ona łapie dzieci, tak. A ja lubiłam chodzić po tych granicach, bo kwiatki zbierałam. Strasznie kochałam te kwiatki polne. Jak i proszę pana,
to już przed wojną obrazek. Jaki tam smród był na tej ulicy Żydowskiej, bo to była jedna żydowska dzielnica, gdzie chyba najbardziej ubodzy ludzie mieszkali. To tak ten kał w tych rynsztoczkach spływał na dole tam, a studnia była tylko jedna studnia, to sprzedawała taka pani Topolnicka wodę. To były takie panie, co tak nosiły na takich nosiłkach. No i tą wodę, tam parę groszy im za to płacili. Przed wojną, to moja matka to mnie wysyłała do tego Lejbusia po zakupy. Cukier, chleb. Chleb to 50 groszy, kosztował 2 kilo, ale jaki był chleb. Jak miała pieniądze, to zapłaciłam, a jak jeszcze nie miała tych pieniędzy, to on miał zeszyt taki i zapisywał wszystko i ja tak zwany na burg dawał. Burg dawał. To zawsze namawiał mnie, kup maki gigi. Ja mnie się boję, bo... A on mówi, nie, ja tu zapiszę, nie bój się. No to no daj. No i ja tak naciągał. Maki gigi. A co to maki gigi? To jest z maku, takie były plastry, takie były, jak czekoladki, co są takie. To było bardzo słodkie i tak się dobrze jadło. To tak dla dzieci było. I to kosztowało 2 grosze taka jedna tabliczka tego. A wie pan, gdzie jest na Zawichojskiej ten bank? To jest obok. Bo Polacy Żydami handlowały normalnie. Polskich sklepów to było mało. Pani Piętowska miała sklep, Pomoc Bratnia miała sklep przed wojną. Nie było żadnych zatargów, jeżeli chodzi o Żydów, żeby były zatargi z handlem czy z czymś. Nie było. Raczej był taki okres, że już pamiętam, to tak napadali na tych Żydów, to jacyś studenci to wybijali szyby. Jak już słychać było, że ta wojna już jest. Rodzina Kamińskich była. On był sierżantem i mieli 3 dzieci. No i w nocy zaaresztowali matkę i ojca tych dzieci. To proszę pana, w nocy zabrali ich. Taki Zdzichu był najstarszy. To coś płakał czy coś i go strasznie pobił ten Niemiec, tego chłopaka. On później chorował. A tam było, cały dom to był, proszę pana, 12 osób. Pan sobie wyobraża, to mieszkanko takie było mniejsze chyba jak ten pokój. Kuchnia stała tak przy kuchni, takie z paleniskiem na drzewo. Bo węgla to też nie kupowali za dużo, bo kto miał pieniądze i tak i nie było tak znów tego węgla, żeby na stosy były, tylko węgiel przychodził Wisłą takimi, no łodzie takie, a to inaczej się nazywało. Ruskie wojsko było za Wisłą i strzelali tak. To wtedy kościół świętego Józefa się zapalił, szpital. Na szpital strzelali, to my jako dzieci, to matka nas wysłała do schronu, do seminarium. Jak mój ojciec powiedział, jest was 5, to w każde pójdzie w inne miejsce, bo jedno z was zostanie, bo to jest wojna. A Bogu dzięki, wszyscy przeżyliśmy. 2 Niemców się ukryło w jakimś grobie i oni strzelali z cmentarza. No mieli widocznie taką broń, bo to oni mieli broń taką jak szli, to błyskało wszystko. To takie działko było na tej górze Zakrzewskiego, ona jeszcze trochę jest, ona była większa ta góra.
prawda, Zawichojski, co jest ten na rogu, tam no to ma kwiaty, teraz sprzedaje ta pani. Niemcy już po prostu uciekali, już nie chcieli walczyć. Był taki Niemiec, jeden, proszę pana, który ukrył się tam na naszej ulicy. U sąsiadów, tak, tu spał, a do mojego ojca przychodził, bo miał brzytwę, to ogolić się przyszedł. I pamiętam, jak on tak stanął, to był młody taki, może miał 20 lat, pokazywał nam zdjęcia ojca, matkę, że on chce się uratować, żeby nic nie mówić, że on tu jest, a on spał tam na górze, wyżej na tych, takie były małe domki u pani Nowakowej. To w nocy to strzelał na posuficie, bo myślał, że do niego tam go chcą tam łapać czy co. Wywlekli, zamordowali tego Niemca. Żal go było, bo to on był porządny chłopak. On mówi, że on nie chciał walczyć, że on Hitlera to on nie lubi. Młyny były zamknięte dla ludzi tych normalnych. Tam nie można było zemrzeć, jak to coś miał, to proszę pana, mój ojciec to w nocy wstawał, tam się ich umówiło, tam paru tych gospodarzy i tak zwane doły tam, no dzisiaj to cmentarz na górze, a tam na dole takie były te doły się tak nazywały. To ukrywali się w takich tych, bo doły to były takie jak koryta, jak coś zamknięte i na żarnie robili taką mąkę. Przeważnie z żyta, bo pszenicę to wszystko musieli oddać, to co było. A cukru, cukru nie było. To znów cukrowe buraki. Dwór na Krukowie. Przewozili te buraki na stację. To my żeśmy to zbierały, bo matka nam kazała i to gotowała, gotowała taki syrop i tym słodziła. Niedobre to było, ale trzeba było jeść, bo jakie wyjście było. Dwóch żandarmów. To byli bardzo niedobrzy ludzie. Jeden był taki gruby, a drugi był Edek się nazywał, taki szczupły, nerwowy. Na podwórku u nas, proszę pana, był i wrzeszczał na moją matkę tak, tupał nogami, szarpał ją, w końcu uderzył ją w twarz, kopnął ją, przewróciła się i my żeśmy w tym czasie uciekły. I później taki hałaszko był, policjant, Ukrainiec jakiś był, granatowy policjant, to on był przed wojną w Sandomierzu policjantem. No i on później to tak z Niemcami, bo ta jego córka to nawet sprzedawała łokciowy sklep taki był, bo ten Hichłaszko to był niedobry policjant. I był drugi taki, Cebula się nazywał, porządny człowiek. To już ta partyzantka zaczęła działać. Zastrzelili tego grubego misia, Ryszarda, zastrzelili tego Edka. To wyjęli mu serce, tu miał włożone, jak go przywieźli do tej grabarni. No i oczywiście pochowali go, ale jeszcze kartkę tam miał napisano, że zginął za zdrajca, za Polaków. Majcher taki był też policjant, to mieszkał tam na tej Zawichojskiej. To on pracował w policji, wszystko, ale jak sobie pamiętam, nikt nie narzekał na niego. Były takie dziewczyny, które z Niemcami się tam kumały. To im włosy te podcinały partyzanty w nocy nożyczkami, żeby wszyscy wiedzieli, że to tacy, bo tak słynne głośno by się mówiło, że
partyzanci obcinają włosy tym dziewczynom. W czasie wojny to były kartki. Niemcy dawali kartki, to na 15 deko chleba na osobę było, 10 deko mięsa raz w tygodniu na osobę. Dawniej to w każdym domu to była krówka, bo to ludzie z tym, tego żyli. Przyszedł taki chłopak, bo był taki jeden chłopak, który zabierał z całej ulicy krowy i on pilnował, później on ich przyprowadzał wieczorem, te krowy. Ja pamiętam, jak mnie do pierwszej klasy matka przyprowadziła, to przy furtce, jak mnie zostawiła, bo to od parku było wejście, to płakałam, bałam się iść. To była tak zwana żeńska, a tutaj, gdzie mnie postawili, to była męska szkoła. Ubikacje były na środku, na podwórku, tak, taki barak był. Dawniej ta szkoła to była, jak się rok rozpoczynał, to takim jakimś smarem były te podłogi posmarowane, że tak śmierdziało strasznie tam. W pierwszej klasie byłam, to uczyła mnie pani Tarnowska, uczyła nas polskiego. A Hejda to uczył nas na skrzypcach grać. Ona uczyła polskiego, a on uczył matematyki. Koczkiewiczówna, stara nauczycielka, panienka, uczyła geografii, uczyła. Jak uczeń nie umiał, czy co, to łapę dostawał. Linijko dostała łapę. Albo jak co, to do kąta szedł kręcić. Jeszcze kazał groch podkładać sobie. Pani Kolasowa z mężem pracowała. Jej mąż też. Z domu była Kozikowska. Ona się nazywała Kolasowa, bo za Kolasę wyszła. Jak Niemcy weszli, to Kolasowa dawała nam lekcje takie tajne, tak były zwane. I pani Fydasiukowa dawała to takie, jeszcze Niemcy nie pozwolili się uczyć. Wszystkie szkoły to były zajęte przez wojsko niemieckie. Mój brat najstarszy nie mógł iść do gimnazjum, bo ojca nie było stać na tak zwane trzeźne. Uczyłam się i pracowałam u pana Zioła córki. Na szwalnię prowadziła. Tam 13 dziewczynki było. Nasz dom na Kruczej, teraz Nowa Krucza, pierwsza była przedmieście Zawichońskie. Bo to przed wojną to było ciężko żyć, to nie tak jak dzisiaj to jest. Bo 2 kilogramy chleba to kosztowało 50 groszy. A chleb, to ja dzisiaj zapach mam, ja dzisiaj to nie mogę się nadziwić. A bułki, pan Żak miał piekarnię, jego dom tam był. To jak w takim koszu przyniósł, takim długim, jak to bielizny się układa, czy co, bułki. Tam była i kajzelka, i buntówka, i chałeczki, i rogaliczki. Tak. Zapach niesamowity. Na tych chałupkach to tylko Czajka był taki, jego dziadek. To był gospodarz wzorowy. Państwo Fydasiuk. To była jego ciotka, pani Łukaska się nazywała. Nim się wprowadził Wołek, to mieszkał taki sierżant, nie sierżant, on był tym kapralem wojskowy z taką żoną swoją. No, ale ja nie wiem, czy ona była ślubna, mieli taką dziewczynkę, Irenka się nazywała. I była takim rocznik, jak mój najmłodszy brat.
takiemu kapralowi to nie wolno się było żenić, bo i takiemu wojskowemu. Jak był dopiero porucznikiem, to dziewczyna musiała mieć skończoną maturę i mieć jakiś posag. Kupił ten Bilstaj i on założył młyn. To taki inteligentny Żyd był. I tam był na dole sklep spożywczy, Lejbuś się nazywał, który ożenił się z u tego Milsteina. I trzeci kiosk to była taka Hada. To ta budka długo tak była jeszcze na zakręcie między na most i na Zawichost. To takie miała takie te lizaki, te makigigi do sprzedania, cukiereczki. No tam miała trochę cukru. Proszę sobie wyobrazić, że jak mi matka wysłała po 10 deko cukru. Jakie czasy były ciężkie. To mieszkał taki wujek Świerkula się nazywał. Miał troje dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę Oleńkę. Następny dom to był Sadkowskich. I u tych Sadkowskich mieszkał rodzina Kamińskich. Miał piękne wąsy i zawsze te wąsy zaczesał i przyczerniał nie wiem czym. Tak reperował maszyny do szycia. Do samochodów nie było. Do księdza biskupa chodził maszynę do pisania reperować. Taki był inteligentny. To w jego rodzinie to się ostatnie dziecko Kamińska rodziła i jego córka rodziła. To już pan palce może pobrazić, co to za rodzina. Tadeusz był najstarszy, to jak dorósł, to poszedł, był w wojsku żandarmem, był bardzo przystojny. Bardzo przystojny był. Już, ja go pamiętam, już jak miałam 10 lat. Drugi to był Stefan, to był w wojsku lotnikiem. Trzecia to już była córka Basia Bogdańska się nazywała. Miała troje dzieci, dwie dziewczynki, chłopca. Kinga jedna była, Zichu chłopak, a czwarta Lilka się nazywała. Wojna wybuchła, to aresztowali tego, tą Basię, tego męża, to tak pobili tego chłopca, przecież ten chłopiec no miał kilkanaście, może 11 lat, czy co, bo bardzo płakał, nie chciał matki puścić. To go pobił ten Niemiec. I ona wywieźli ich na ten, do obozu i za miesiąc czy dwa miesiące przyszło pismo, że na zapalenie płuc umarł Bogdański. A Bogdańska to się uratowała, że ona od tego domu katolickiego na kolanach szła do kościoła, do świętego Józefa, tam podziękować Bogu, że przeżyła to. Ukaski, własność, a Fydasiuk to się ożenił z jej córką. Pani Ukaska miała do połowy łokcia, nie miała ręki. Fydasiuk była nauczycielką. To był ten domek już nowy, ładnie wybudowany taki i tam w jednej stronie to mieszkała
Pani Fidasiukowa od ulicy, taki gadek był, a z lewej strony to tam lokatorzy mieszkali z takim, marszałek się nazywał, był z żoną i była prawdopodobnie jego córka, ale ta pani marszałkowa to była taka gruba dama, także ta córka, bo jeżeli się nazywała marszałek, ona ją nie przyznawała, że to jest córka, tylko służąca. Do sąsiadów tak mówiła. To jest służąca, a miała dwie córki swoje. A sroka, tak, to ona miała troje dzieci, dziewczynę miała, dwóch chłopców. Jeden chłopiec to był taki ułomny, tak tymi nogami przebierał i taki nie był bardzo wysoki i miał konia i tym koniem tam obrabiał tą ziemię, u kogoś robił. Po wyzwoleniu była jakaś zabawa czy coś tam w Twikozach, no to ten chłopak pojechał tym koniem na tą zabawę. To mu, proszę pana, ukradli ruskie konia. To ten chłopak z płaczem nie chciał, bał się iść do domu, bo matka taki Herod baba była, wysoka, chuda. Jak on przyszedł do domu, to ona mu powiedziała, idź, masz odnaleźć konia, bo inaczej możesz się powiesić, ja nie chcę cię widzieć. I on się powiesił, to na takim drzewie wisiał i wycinali mu pasek, na tym swoim pasku się powiesił. Po kawałku tego paska, że to wielkie szczęście przynosi. Był zakręt między Sandomierzem a wjazd na most. I on tam miał domek stodoły, krowę, konia i z tego się utrzymywali. A po prawej stronie po prostu graniczył, była fabryka. Tam była fabryka taka z cegły, bo jeszcze to, co ja pamiętam, to już tak rozbierali tą fabrykę. I przy tej fabryce, jak one rozbierali, tam drzewo było, jakieś okna, czy półki jakieś były podobno. Suszyło się nazywała rodzina, ona była krawcowo, a córkę miała bardzo ładno, to wzięła na wychowanie rodzina wojskowego takiego, jakiegoś kapitana czy kogoś, to już nie wiem jakiej rangi, i wychowywała tą dziewczynkę, a chłopak to poszedł do klasztoru, był zakonnikiem. Warzocha był jeden na dawniej przedmieście Zawichońskiej, rodzina taka, warsztaty samochodowe, nie wiem czy są na Zawichońskiej. To proszę pana, to tam Świerkula mieszkał. Za Milsztajna tą posesją, prosto taki surumyczek był, że on przez te cegielnie do kamienia, do Wisły leciał. Te chałupki, to proszę pana, ten cały plac, to Sandomierz, to był pod rękami sióstr zakonnic, panienki na nich, to słyszałam w domu, jak rodzice mówiły, w kościele. U panien, to był święty Michał, dzisiaj się nazywa. To był, proszę pana, aż pod Mokoszyn i tu jak Gołębice, aż prawie poza Chwałki, to była posiadłość tych zakonnic.
I te zakonnice, proszę pana, to zaczęły sprzedawać to ziemię po kawałku. Te zakonnice podarowały tym biedakom, którzy nie mieli gdzie mieszkać, za darmo, zaczynając od Jakubczyka. To był duży ogród, był wspaniałym ogrodnikiem. Od góry teraz już mieszkał Jagiełło. Rogu dalej za Jagiełło to mieszkał Kuraś. To Kuraś to taki szewc był, rolnik był. Następny to był domek Kapała się nazywał, to był woźnym w sądzie. Następny był, proszę pana, właśnie Warzocha, Barzant. Też była jedna izba, taka bardzo schludna, jak trzecia pani Guzinowa, to tam oto była, ją pamiętam jako Krawcowo. Ona tam nam szyła sukieneczki, żeśmy do niej chodziły. Szczypień był, Bazant graniczył też, to był handlarz, krowami handlował. Następny Bazant to był, proszę pana, kościelny u świętego Józefa. Następny dom to był, proszę pana, Kapusta, to już idziemy w dół z tych, za tych chałupek. To tutaj na górze to był Cieleckich posiadłość. Ich adwokat był taki Cielecki. Ta cała góra wysoko to była posesja Zakrzewskich. Straży Pożarnej, obok stał budynek, tam było kino. Nowaczka się nazywała ta na tych chałupkach i później ta Nowaczka i ta Szczypniowa i Malinowska. Malinowskiego to Niemcy zastrzelili, że za dobrze powodzi się ludziom, za dobrze. Galantka tak zwana miała, cukierki przeważnie takie dla dzieci. Później nauczyła się, lody robiła. Ona, ta Galantka, to wyszła, umarł jej mąż, wyszła za mąż, ten mąż zginął i później zamieszkała z takim milicjantem. I była taka Lada i ona też miała piwo, sprzedawała przeważnie i bimber po cichu, bo to dawniej to gdzieś pod Zawichostu przywozili, to handlowali tym bimbrem. Później na rogu schodziło się do wąwozu, teraz jak się idzie, mleczarnia, a później to kupił to mleczarnię Żyd, pożyczył 500 złotych od szwagra swojego, ten Bartkiewicza. To jak się zbogacił na tych Żydach, to proszę pana, i ogród kupił, te kamienice wszystkie, to był takim bogaczem, że przyszedł ze wsi, to prosił o skroneczkę wody, żeby się ciepły napić i ten go ożenił, to ten mój teść tego Stanka, on tam pochodził ze wsi, kupił stanek, to za czyje? Za żydowskie pieniądze, wieńków posesja. I on tam wyrabiał kafle, bo tam były takie magazyny, ten piasek miał to i robił te pustaki. Moja matka 5 dzieci na świat wydała. Dożyli starych lat już nawet, bo mój najstarszy brat miał 81 lat, jak umarł.
Młodszy miał 66, siostra 64, a ja już mam 91 lat, bo niedobrze jest długo żyć. I proszę Pana Boga, żebym jak najszybciej zasnęła wiecznym śnem.